Słuchajcie, ja na rowerku, a Tomasz Adamek, jak się okazuje, w pracy. Adamek został nowym promotorem na polskiej scenie walki. Właśnie dziś zaproponował mi pojedynek ze swoim nowym czempionem, który niedawno wyskoczył z pierdla, Mariuszem Grabowskim. To taki promotor bokserski. Widać, za murem bardzo się poczuł mocny. Propozycja ta wygląda tak. Stwierdzili, że jeżeli wytrzymam 20 sekund, ponad 20 sekund z tym ich czempionem na gołe pięści, to płacą mi milion, a Adamek dodatkowo płaci drugi milion. Sam się zadeklarował. Jeżeli nie wytrzymam, no to oczywiście nie dostaję nic. Propozycja przyjęta. Ja się bardzo cieszę, bo to będą najłatwiej zarobione pieniądze w życiu. W związku z tym, że to są duże kwoty, 1 milion przeznaczę na hospicjum warszawskie dla dzieci. Także panowie, czekam na kontrakt. Tym bardziej pierwszy raz od 23 lat, jak jestem w sportach walki, mam do czynienia z takim rynsztokiem, jaki prezentuje mój rywal. To jest po prostu coś, co przekracza wszelkie granice. Nawet nie mówię dobrego smaku, bo tutaj w ogóle o smaku nie ma mowy. Natomiast absolutna patologia, rynsztok, i mówiąc szczerze, chciałbym tą walkę mieć jak najszybciej za sobą, żeby po prostu go znokautować i zakończyć ten żenujący spektakl.